3 górników zginęło od razu, a 2 jakiś czas później. Przyczyną uduszenia było wysokoenergetyczne tąpnięcie w partii H w kopalni Zofiówka. Tąpnięcie z 5 maja wyzwoliło ogromną ilość metanu. Do tego wysoka temperatura, a także wilgotność sprawiły, że akcja ratowników górniczych była tak trudna. Kierownictwo akcji bardzo skrupulatnie tutaj, niezależnie od ilości tych zastępów, prawda, ale musiało skrupulatnie podchodzić do tego, żeby po prostu dbać również o bezpieczeństwo tych ratowników, którzy już przy tych ilościach tych zagrożeń pracowali w ekstremalnie trudnych warunkach. O skali trudności świadczy liczba zaangażowanych ratowników. W akcji brały udział 334 zastępy ratownicze, a każdy liczył 5 ratowników. Najistotniejszym wnioskiem, jaki został sformułowany w wyniku prac komisji, jest wniosek dotyczący konieczności oceny weryfikacyjnej dotychczas stosowanych metod prognozy zagrożenia tąpaniami. Głównie ze względu na to, że to zdarzenie co do wydatku energetycznego, co do skali zniszczeń, po prostu nas zaskoczyło. Pomimo zastosowanych praktycznie wszystkich znanych dotychczas nauce i praktyce metod prognozy. Bezpośrednio po zdarzeniu powołane zostały 2 komisje, które miały z jednej strony przeanalizować przebieg akcji ratowniczej, a z drugiej podjąć decyzję, co można poprawić i jakich zmian dokonać, żeby górnicy w kopalniach byli bardziej bezpieczni. Z pomocą ma przyjść rozwijająca się technologia i cyfryzacja. Aktualnie testowany jest na przykład taki system, który w razie ewentualnej katastrofy w sposób bieżący będzie miał możliwość lokalizacji górników. Chodzi o to, żeby nie zdawać się tylko na te wszystkie rejestratury, które są w lampach i które poszukuje się za pomocą specjalnych anten w momencie, kiedy jest zawał, tylko żeby mieć informację o historii, gdzie pracownik był w trakcie, tuż przed zdarzeniem, bo wtedy możemy bardzo szybko zawęzić tą strefę poszukiwawczą, tak? A w tego typu katastrofach, z jaką mieliśmy do czynienia na Zofiówce, czas był najistotniejszy. Polskie górnictwo ma w planach wydać nawet kilkaset milionów złotych do 2030 roku na rozbudowanie zintegrowanej sieci lokalizacyjnej. Po tragedii w Zofiówce każda z rodzin otrzymała odszkodowania i rekompensaty finansowe, ale to nie wszystko. Otoczyliśmy rodziny opieką psychologiczną, zarówno wdowy, dzieci. Wszystkie osoby dotknięte tą tragedią w miesiącach letnich skorzystały też z wyjazdów, które były związane też z okresem wakacji w szkołach pod opieką psychologów. Z tej opieki psychologów rodziny cały czas mają prawo korzystać. Bezpośrednio po zakończeniu akcji ratowniczej 5 wdowom po tragicznie zmarłych górnikach zaproponowana została praca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Z tej oferty wszystkie kobiety skorzystały. Radni z Katowic sprzeciwiają się planom inwestycji mieszkaniowych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Śląskiego. Rada przyjęła dziś apel o takiej treści, który wystosuje do prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali i radnych tego miasta. Chodzi o planowaną budowę osiedla Green Park Silesia. Jesteśmy mocno zaniepokojeni sytuacją, która może mieć miejsce, to znaczy natężeniem ruchu, pogorszeniem się jakości życia mieszkańców wszystkich 3 miast. Mowa nie tylko o Katowicach i Chorzowie, ale też Siemianowicach Śląskich, bo ci obawiają się m.in. dużego natężenia ruchu z powodu budowy. Ja się w ogóle cieszę jako mieszkaniec Chorzowa, że Katowice się przyłączyły i bronią tego terenu, właśnie są przeciwko zabudowie, a tutaj nas Chorzowa jakoś... wiadomo, czy tu nas rada ma większość koalicyjna, że tych radnych PiS-u jest mniej, którzy są przeciwko, ale według tej dzisiejszej uchwały to Czarnowice. Dziś na sesji Rady Miejskiej radni z Chorzowa przegłosowali projekt uchwały, która określa lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji mieszkaniowych. Projekt w dużym stopniu wpisuje się w plany inwestora. O tym, czy osiedle powstanie, radni zdecydują jednak na kolejnej sesji. Będę głosował przeciwko takim zmianom i to moje stanowisko podtrzymuję. W tych dyskusjach również mówiłem, że będę rekomendował radnym swojego klubu, żeby również głosowali przeciwko. Pierwotnie radni o budowie zadecydować mieli dzisiaj. Zrobią to jednak dopiero w drugiej połowie grudnia. W międzyczasie Green Park Silesia zaktualizował swój wniosek, co oznacza, że my musieliśmy ten wniosek przesłać do wielu różnych instytucji, m.in. do wojewody. I w specustawie jest określony czas, jak długo musimy czekać na odpowiedź. Z kolei inwestor zapewnia, że nie ma się czego obawiać. Argumentuje, że inwestycja nie powstanie na terenie Parku Śląskiego, a wycięte zostaną tylko schorowane drzewa. Ich miejsce mają zastąpić nowe. Inwestor nie obawia się też o komunikację. rejestrację. My jesteśmy absolutnie spokojni o ruch uliczny. Proszę zwrócić uwagę, my jesteśmy na działce, która rzeczywiście przylega do ulicy Bytkowskiej i z poziomu wyjazdu z ulicy Józefowskiej mamy totalnie bezkolizyjny lewoskręt, który kieruje nas na to osiedle. W związku z powyższym, nawet w godzinach szczytu, jeżeli przyjedziecie tutaj Państwo, to zobaczycie pusty pas, którym spokojnie można skręcić na tę działkę. Nowe osiedle ma składać się z 15 bloków, które mają od 5 do 9 kondygnacji i w których znajdzie się łącznie ponad 1100 mieszkań. Szczyt klimatyczny w Katowicach coraz bliżej. Swoje globalne wydarzenie mają już studenci. Dzisiaj ruszyła trzydniowa konferencja na Wydziale Nauk Społecznych w Katowicach. Swój udział potwierdziło ponad 2000 uczestników z ponad 100 krajów świata. Uważamy, że konferencja młodych jest zdecydowanie najważniejszym spośród naprawdę bardzo licznych imprez towarzyszących szczytowi klimatycznemu. No bo nie ma co ukrywać, to właśnie w ludziach, którzy dzisiaj są w tym przedziale wiekowym, jest klucz do tego, żeby ta nasza na razie bardzo ślamazarna walka przeciw zmianom klimatycznym, walka o tak naprawdę przetrwanie na planecie miała szansę powodzenia. Conference of Youth skierowana jest do osób pasjonujących się zmianami klimatycznymi oraz wszelkimi kwestiami dotyczącymi zmian środowiskowych z całego świata. Będziemy mówili nie tylko o tym, co jest dla nas bliskie, czyli o smogu, o tym, że w Polsce bardzo mało się jednak mówi o zmianach klimatu i o tym, jakie to jest ważne, ale też o środowisku. Również będziemy mówili o prawie, które jest różne na całym świecie, także o tym, w jaki sposób jest chronione środowisko w innych krajach świata, jakie są problemy na przykład w Afryce, które są zupełnie inne od tego, co jest u nas. Szczyt klimatyczny to również względy bezpieczeństwa. Dziś śląska policja zaprezentowała zintegrowane stanowisko dowodzenia komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Każdego dnia będzie tu pełnić służbę około 40 policjantów. Do zabezpieczenia całości tych zadań na Śląsku będzie wykorzystanych blisko 8000 policjantów, więc łatwo sobie wyobrazić, że zarządzanie tak dużym zespołem ludzkim to nie jest łatwa sprawa. Miejsce wyposażone jest w kilkanaście stanowisk kierowania przeznaczonych dla przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa czy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nowo utworzone centrum zbudowaliśmy je od podstaw na bazie posiadania bazy lokalowej oddziałów prewencji w Katowicach, także infrastruktura ta teleinformatyczna, sprzęt komputerowy, który jest tu na stanie policjantów, to jest oczywiście sprzęt nowy o dużej wydajności, to również zintegrowany system monitoringu, który nam pozwala na bieżąco wiele miejsc obserwować na terenie Katowic. W związku z działaniem stanowiska uruchomiono także infolinię dla mieszkańców. Pod numerem telefonu 32 211 11 można uzyskać informacje m.in. dotyczące bezpieczeństwa i utrudnień na drogach czy ograniczeń niektórych uprawnień, np. z noszeniem broni. W tej nowo otwartej hali firmy Alstom w Chorzowie powstają nowoczesne pociągi, które wkrótce trafią do Holandii. Pociągi są ekologiczne i bardzo lekkie, bo w 95% wykonane z aluminium. Proces budowy pociągu od jego zaprojektowania do momentu uruchomienia produkcji jest bardzo długi. Trwa od roku do półtora. Ogólny proces wygląda w ten sposób, iż produkujemy karoserię, czyli co nazywamy pudłem, strukturę. Następnie jest proces malowania oraz montaż końcowy. Na tej hali odbywa się 70% produkcji struktury. Alstom ma dostarczyć holenderskiemu przewoźnikowi kolejowemu Nederlandse Spoorwagen 79 pociągów. W dwóch konfiguracjach 5- i 8-wagonowej. Kontrakt przewiduje realizację do końca 2022 roku. Nowa hala montażowa ma powierzchnię 6500 m2 i znajduje się w niej 20 stanowisk roboczych. W projekt budowy pociągów zaangażowanych jest obecnie 500 pracowników, z czego 110 pracuje na nowej linii montażowej w Chorzowie. Jest szansa na nowe miejsca pracy w tyskim Oplu. Mniej więcej w połowie stycznia nastąpi oficjalne uruchomienie produkcji nowych silników Oplu o skomplikowanej nazwie EB Turbo w wersji 1.2. Innowacyjne praktycznie jest wszystko. Ten zakład jest poza budynkami i to też zmodyfikowanymi. Jest całkowicie nowym zakładem. Urządzenia, które tutaj zostały zainstalowane, spełniają wszystkie wymogi techniczne i oczywiście ekologiczne również. Uruchomienie nowej linii produkcyjnej spowoduje powrót pracowników oddelegowanych z fabryki w Tychach w 2014 roku do pracy w oddziale gliwickim. Również pracownicy z Gliwic, którzy do tej pory pracowali przy samochodach, część z nich przychodzi do Tychów z kolei, także my się rotujemy, mieszamy, pracownicy zyskują nowe kwalifikacje. A dla Tychów myślę, znaczy to oczywiście raz, że jest kolejny zakład, który produkuje nowoczesny produkt. Dwa, jest to zakład, który jest niezwykle nowoczesny. Silniki z Tychów trafią m.in. do Gliwic, Trnawy, Saragossy, Eisenach, do fabryk Peugeota, Citroena czy Opla.